Dzień dobry, kochani, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie z tej strony Borsio. Kochani, dzisiaj chciałbym opowiedzieć wam o Prehistoric Kingdom, grze, która już całkiem niedługo pojawi się w Alfie i będzie konkurowała z Jurassic World Evolution o miano najlepszego tajkuna z dinozaurami w roli głównej. Zresztą nie tylko dinozaurami, bo jak pewnie część z was już wie, w Prehistoric Kingdom do dyspozycji będziemy mieli zarówno dinozaury, jak i inne zwierzęta kopalne, co może być bardzo ciekawe. Ni z tego nizowego, jak grom z jasnego nieba, spadła na nas informacja o tym, że już 19 marca gra pojawi się w wersji wczesnej alfy. I jak zapewne większość z was wie, wersja alfa to jest wersja poprzedzająca wersję beta, a beta poprzedza oczywiście tę wersję właściwą gry, czyli mamy tutaj do czynienia bardziej ze szkieletem gry niż samą grą. Ona będzie bardzo mocno okrojona, jeśli chodzi o content, który dopiero się będzie gdzieś tam pojawiał w becie, będzie dodawany sukcesywnie z każdą nową aktualizacją. Ma to za zadanie tylko pokazać nam, na czym będzie bazowała ta gra, jakie będą główne takie założenia, jak może tam ewentualnie kiedyś wyglądać. Ale pamiętajmy o tym, że cały czas jest to alfa, dużo, dużo jeszcze pracy przed twórcami, zanim ta gra będzie gotowa. No okej, ale czego możemy się spodziewać po wersji alfa? Ono jak się okazuje całkiem sporo, bo dostaniemy do naszej dyspozycji aż 6 dinozaurów. Jednym z nich będzie oczywiście tyranozaur, wielki, wspaniały tyranozaur, na którego ja osobiście nie mogę się doczekać. Dodatkowo zobaczymy też kilku roślinożerców, takich jak edmontozaur, lambeozaur, styrakozaur i nasutoceratops. Bardzo się cieszę, że aż dwa ceratopsy się tu pojawią. No i dodatkowo mikroraptor, czyli mały 40-centymetrowy raptorek, opierzony, bardzo ciekawy dodatek do naszego parku. Oczywiście do wszystkich dinozaurów dostaniemy też alternatywne skórki, które na pewno fajnie wpłyną na różnorodność. Idąc dalej, dostaniemy również wielopoziomowy, modularny system pathfindingu. To będzie taki system, w którym będziemy mogli budować korytarze, platformy oraz rampy dla naszych dinozaurów, żeby mogły się po nich przemieszczać. No i dostaniemy też taki bardzo podstawowy system zachowań. Ja mówię podstawowy, bo tutaj tych zachowań będzie tak naprawdę tylko kilka. Będzie to jedzenie, picie, wypas dinozaurów, odpoczywanie oraz podstawowe zachowania stadne, takie jak na przykład nawoływanie się. Natomiast jak wiadomo, już po wypuszczeniu alfy będzie to sukcesywnie update'owane i tych zachowań będzie coraz więcej. Jeśli chodzi o budowę naszych parków, to tutaj dostaniemy całą masę narzędzi. Terraforming, czyli kształtowanie terenu, dużo bardziej zaawansowane niż w Jurassic World Evolution z tego co widać po filmikach na ich YouTubie. Cztery biomy, biom tropikalny, umiarkowany, porośnięty oraz podmokły. 13 struktur, czyli budynków, które będą zarówno dla gości, jakaś tam infrastruktura, też budynki do pielęgnacji naszych zwierząt i przechowywania ich. Ponad 250 modularnych przedmiotów, to jest wspaniałe. To będą przedmioty, które będziemy mogli w dowolny sposób powiększać, pomniejszać, skalować, łączyć ze sobą różnego rodzaju kamienie, czy też rośliny, te wszystkie dekoracje, to wszystko będziemy mieli na to całkowity wpływ, jak to będzie wyglądało. Ogrodzenia oraz ścieżki będziemy mogli wybrać pośród 12 ogrodzeń i 7 ścieżek. To jest bardzo, bardzo dużo w porównaniu do Jurassic World Evolution. Wygląda mi na to, że twórcy tej gry postanowili wyciągnąć wnioski z tego, co nie udało się w Jurassic World Evolution. To, co tam nie zagrało, co stanowi bolączkę tej gry, to, co nie podoba się graczom, tutaj wygląda na to, że będzie kładziony na to duży nacisk. To jest bardzo dobre, kiedy do dużej gry pojawia się jakaś konkurencja, coś co sprawi, że być może, na przykład, Jurassic World Evolution również dostanie update'y. To znaczy, to, że Jurassic World Evolution dostanie update'y, to my już wiemy. To zostało potwierdzone u nich na Twitterze. Natomiast pojawienie się nowego gracza, nowego konkurenta zawsze wpływa pozytywnie na jeden, jak i drugi produkt. O tym już mówiłem kilkukrotnie przy okazji sytuacji w DI i Path of Titans, tutaj może być bardzo podobnie. Na końcu należy również wspomnieć, że do gry zostanie już zaimplementowany system zapisywania i ładowania gry. Niby taka oczywista rzecz, natomiast pomyślcie, jak ta gra wyglądałaby bez tego systemu. Na pewno nie chcielibyśmy zostać dłużej przy alfie, gdybyśmy nie mogli zapisywać swoich parków. Dzięki temu będzie to nie tylko sam szkielet gry, ale już możliwe, że będzie nam się po prostu fajnie bawiło, nawet w fazie wczesnej alfy. Możemy tutaj też wyczytać, że niektóre z wcześniej przygotowanych
zaplanowanych funkcji nie będzie na razie dostępne. To będzie malowanie obiektów i ścian oraz cofanie i powtarzanie akcji. To trudno, trudno, jakoś chyba bez tego się obejdziemy. Jeśli chodzi o management, to tutaj będziemy mieli takie trzy podstawowe kategorie. To będzie podstawowa ekonomia, czyli jakieś tam zapewnianie naszym gościom budynków oraz atrakcji, obcinanie kosztów, zarządzanie tym wszystkim i zyskiwanie profitów. Podstawowe zarządzanie energią, czyli podłączamy energię podobnie jak w Jurassic World Evolution i zapewniamy, żeby ona była w tym parku. Co prawda na chwilę obecną na potrzebę alfy nie będzie jakichś tam przeciążeń elektrowni czy rebootów, natomiast to zostanie wprowadzone już w becie. Jeśli chodzi o gości, no to będą oni na razie po prostu chodzili, będą tam, a jakieś dodatkowe animacje, sztuczna inteligencja i lepsze modele tych gości zostaną wprowadzone już później w becie i w early accessie. No dobra, to teraz zapytacie się, gdzie w tym wszystkim jest haczyk, bo wygląda to rzeczywiście bardzo obiecująco. No ale haczyk oczywiście jest i niestety polega on na cenie. Cena moim zdaniem jest dosyć zaporowa. Kochani, jeśli chodzi o Prehistoric Kingdom, to mamy do wyboru trzy różne metody wsparcia. Pierwsza z metod $30, to jest, otrzymujemy tutaj za to klucz do gry na Steamie, którego to klucza nie będziemy w stanie użyć do momentu, gdy ta gra się pojawi. Już oficjalnie, to będzie już jej oficjalne wydanie. Wtedy mamy ją po prostu przypisaną do konta, możemy od razu instalować. Za tego typu przyjemność płacimy $30. Idąc dalej, drugi stopień tak jakby wtajemniczenia to jest guest beta. Możemy stać się posiadaczami wersji beta, która pojawi się w drugiej ćwiartce 2001 roku. Oczywiście dostaniemy też ten sam klucz, który będzie sobie na nas czekał. Nasze imię pojawi się w kredytach i dostaniemy kilka tapet. To tyle. $45, kochani. Jeśli chodzi z kolei o alfę, która pojawi się 19 marca, no to tutaj sprawa wygląda tak, że płacimy $85, czyli w przeliczaniu na polskie złotówki to jest 320 zł. 320 zł za to, żeby dostać klucz do alfy, która pojawi się w marcu, przy czym beta pojawi się tam 2 czy pewnie 3 miesiące później, przynajmniej tak w założeniu jest. I co? Jakaś tam książka Rangera, kompendium wiedzy na temat gry, soundtrack, oczywiście ten sam kluczyk, ta sama beta i jakieś tam tapetki. No ale powiedzcie, 320 zł za obietnicę tego, że ta gra kiedyś będzie stworzona, to chyba trochę dużo, nie? Mi się tak wydaje. Jeśli mogę mieć prawo do jakiejś tam, wiecie, subiektywnej oceny, no to powiedziałbym, że to po prostu dużo. No ale okej, żeby nie kończyć filmiku w tak mrocznym tonie, zostawiam was z trailerem. Zobaczcie sobie, jak to na chwilę obecną wygląda. Ja się już będę z wami żegnał. Bardzo wszystkim dziękuję za obecność. Trzymajcie się. Hej! What if time could be rewritten? What if we could bring back the wondrous creatures extinction left behind? What if you could run your own prehistoric kingdom? Through the power of genetic technology, biological marvels from a bygone era roam the earth once more, providing an opportunity to protect, preserve, and nurture the ancient past. But it's not just the animals that are looked after. State-of-the-art facilities keep the guests entertained and satisfied throughout their visit to the park. This place is a sanctuary for our planet's rich history, with extinct species of all shapes and sizes. And of course, you can also find some of the cute ones. It reminds me of mine back home.
It's crucial we give these beautiful creatures the respect and care they need. Or else we might be the ones facing extinction.